Elo 320, tutaj Stefan Stefanowski i najpiękniejsza magiczna klacz Kiara. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z konkursu na najprzystojniejszego magicznego ogiera. Wiem, że dawno nas tutaj nie było i chcielibyśmy bardzo przeprosić za tak długą przerwę, ale no cóż, tak wyszło, że nie mogliśmy prowadzić dalej tego programu, ale jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, to Stefan zaraz wam wszystko wyjaśni. Słuchajcie, chciałabym powiedzieć, że jeśli ktoś z was, ktokolwiek, myślał, że ta seria została zawieszona albo zakończona, to obiecuję wam, że przyjdę do was, do waszego domu i zje wszystko z lodówki, to dosłownie. Ja nie żartuję, naprawdę. Jeżeli ktoś z was myślał, że ta seria została zakończona, to naprawdę do was przyjdę. To się zgłasza na chodnika? Dobra, ale nie o tym. Chciałem powiedzieć, dlaczego nas tutaj tak długo nie było. A więc to mogło się zdarzyć. Pewnie ciekawi jesteście. Tak, bo tak długo nie było tej serii, a przecież ją uwielbiacie. No to. A więc, otóż ja, wasz ukochany Stefan, nazwisko Stefanowski, jak to ująć? Zachorowałem. Tak, zdziwieni? Byłem chory. I to tak mocno, że nie mogłem nic zrobić. Po prostu byłem taki strasznie zmęczony, miałem strasznie katar, kaszel, po prostu nie mogłem wykrzesać z siebie żadnego głosu, takiego wiecie, żadnego fajnego dźwięku, nie mogłem mówić po prostu, no. I gdybym miał w takim stanie prowadzić odcinki z tej serii i jeszcze do tego występować w serialu, to po prostu bym nie dał rady. Ale na szczęście wyzdrowiałem, teraz wszystko już jest w porządku, więc nie martwcie się o mnie, wszystko jest ok. Więc możemy wreszcie powrócić do tej serii i mam nadzieję, że będziecie ją dalej oglądać. Tak licznie jak kiedyś. I pamiętajcie o oddawaniu głosów w ankietach, który ogier ma przejść dalej. Bo jeżeli chcecie, żeby któryś ogier przeszedł dalej, to musi mieć on dużo głosów. Także głosujcie tam! Cały czas o tym przypominamy. A teraz możemy przejść do dzisiejszych eliminacji. Ach, tradycja zobowiązuje. Uwaga, uwaga! Zwycięzcą poprzedniego odcinka został Merkury, który dawniej nazywał się Meteor. Serdecznie gratulujemy. On zdobył 76% waszych głosów. Na drugim miejscu znajduje się Moon z wynikiem 68%. Trzecie miejsce to Dream z wynikiem 14% tylko. Czwarte miejsce Ekwador z wynikiem 10%. Piąte miejsce Aquarel z wynikiem 9%. Szóste i siódme miejsce, czyli Ono i Forest, mają tyle samo punktów, czyli 8%. Uwaga, uwaga, teraz niestety smutna informacja. Z dzisiejszego odcinka odpada Ron Chao, który zdobył tylko 6 waszych głosów. Niestety musimy się dzisiaj z nim pożegnać. Ale dziękujemy, że byłeś z nami. Ja też dziękuję. To było bardzo miłe doświadczenie uczestniczyć w takim programie. Niestety, cóż, bardzo mało głosów zdobyłem, ale może po prostu nie jestem aż taki przystojny, jak inni tutaj uczestnicy. Może po prostu byli ode mnie lepsi. Ale rozumiem to. I dziękuję za udział. Dobrze, teraz możemy przejść do dzisiejszej konkurencji. A będzie to pocałunek z partnerką. Z racji tego, że nie wszyscy uczestnicy mają tutaj swoją żonę, to będą oni się całować z kimś po raz pierwszy, kogo jeszcze tak do końca nie znają, albo znają go bardzo krótko. Więc jeżeli ktoś z was w tym odcinku zobaczy jakąś fajną nową parę i chciałby ją zobaczyć w jakimś odcinku serialu, to napiszcie to w komentarzu, która para ma się pojawić w serialu, a na pewno to
wykorzystamy. Zaczynajmy wreszcie! Studyuję tego gadania, a widzowie na pewno już czekają na rywalizację naszych uczestników, no. Ile można gadać? Wiesz, Stefan, ale są pewne rzeczy, które trzeba tutaj poruszać, czyli eliminacje, żeby wiesz, żeby konkurs się toczył, żeby odpadali uczestnicy, pomimo tego, że jest to smutne, no to muszą odpadać, bo nigdy byśmy nie poznali zwycięzcy, prawda? Niestety tak. No cóż, takie są zasady, ale bez dalszych wstępów zaczynajmy wreszcie. Że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, która z dzisiejszych par jest Waszą ulubioną i napiszcie, którą chcielibyście zobaczyć w serialu. Oczywiście mowa tylko tutaj o tych nowych rzeczach. I oczywiście pamiętajcie, że w zakładce społeczność znajdziecie ankietę do głosowania, który z ogierów ma przejść dalej. Oczywiście ten ogier, który otrzyma najwięcej głosów, zostanie zwycięzcą, a ten, który najmniej, odpada. Więc miejcie to na uwadze. A teraz już się z Wami żegnamy i pamiętajcie, żeby wcisnąć czerwony przycisk na dole, tam pisze subskrybuj. Jak to klikniecie, to będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmikami na naszym kanale. I takie małe info. W każdą sobotę od teraz będą nowe odcinki z tej serii i jak ona się skończy, to będą oczywiście inne konkursy, więc wyczekujcie. A jutro kolejny odcinek serialu. Do zobaczenia! Do zobaczenia. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Kiara i Stefan Stefanowski.